Ja jestem, jak pan chyba wie, osobą, która jestem sercem, całym sercem, duchem, głową, mózgiem, ciałem oddany ideom wolności i odpowiedzialności człowieka, doskonaleniu się tego człowieka. Takim, wie pan, modelem dla mnie to jest oczywiście Leonardo da Vinci. Marzy mi się, żeby każdy Polak był Leonardo da Vinci. Tak jak mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, są pewne cechy charakterystyczne, pewne zachowania charakterystyczne rządzących. I zarówno rządzący Unią Europejską, jak i rządzący Polską dokładnie z tych instrumentów korzystają. No raz na 4 lata jestem suwerenny. No właśnie, no właśnie. Bo o tych pierwszych trzech partiach ja w ogóle nie chcę mówić, bo one nas pchają do socjalizmu po prostu z turbo przyspieszeniem. Jan Bodakowski, Media Narodowe. Wracamy do rozmowy z panem Janem Kubaniem, prezesem fundacji PAFER, która działa na rzecz wolnego rynku. Panie Janie, wrócę do tego pytania mojego. Dzisiaj Polacy są stawiani między takim wyborem, że albo Polska będzie suwerenna i wtedy będziemy mogli decydować sami my Polacy w wyborach poprzez naszych przedstawicieli o tym, czy będziemy mieli wolny rynek czy socjalizm. Albo Polska będzie podporządkowana Brukseli i Unii Europejskiej, która ma model taki socjalistyczny. Czy moja analiza tej sytuacji jest trafna, czy może się jestem w błędzie i wcale ta Unia Europejska taka socjalistyczna, biurokratyczna, antydemokratyczna i interwencjonistyczna nie jest, jak ja ją widzę? Ja myślę, wie pan, tu jest zjawisko troszeczkę, ja bym to spojrzał troszeczkę głębiej na to, mianowicie, tak jak mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, są pewne cechy charakterystyczne, pewne zachowania charakterystyczne rządzących. I zarówno rządzący Unią Europejską, jak i rządzący Polską dokładnie z tych instrumentów korzystają. Także, czy my będziemy suwerenni? No, możemy być zniewoleni przez nasz własny rząd, a możemy być zniewoleni przez rząd ogólnoeuropejski. No i powstaje pytanie, na czym tak faktycznie polega suwerenność? Jeżeli ma pan wójta, który nie spełnia obietnic wyborczych, a wręcz działa na pana szkodę, no to jest pan suwerenny czy nie? No raz na 4 lata jestem suwerenny. No właśnie, no właśnie. I tutaj ja pokazuję, że dla mnie takim prawdziwie suwerennym krajem jest Szwajcaria, gdzie system społeczno-polityczny jest postawiony nie od góry do dołu, tylko od dołu do góry. Tam nawet nie wiemy, kto jest prezydentem tego kraju. Zresztą sami Szwajcarzy też nie za bardzo wiedzą, bo tak rzeczywiście rzecz ujmując, tam takiego prezydenta nie ma. Tam jest 7-osobowa Rada Federalna, która dla celów wystawiania równorzędnych partnerów do rozmów z prezydentami innych krajów musi dezygnować kogoś. No i jeden z członków tej rady raz na rok, w ciągu roku jest właśnie taką osobą, która udaje, że jest prezydentem Szwajcarii. Co jest charakterystyczne, to jeżeli zapytam pana, czy ktokolwiek, kto nas dzisiaj ogląda, zada sobie pytanie, no dobra, jak się ten prezydent Szwajcarii nazywa, to podejrzewam, że 100% naszych widzów nie udzieli takiej odpowiedzi. I to jest właśnie ten klucz, że tam rządzą ludzie, tam te źródło praw idzie od ludzi, a nie od tych, którzy są na górze. Proszę zauważyć, jaki mamy dylemat w tej chwili. Mamy partię, która się nazywa P, znaczy obie mamy na P, dobra, to mamy partię A i B, tak, żeby było tak jak w szkole. No i teraz partia A ma w kwestiach, czterech kwestiach my się z nią zgadzamy, ale w innych czterech się z nią nie zgadzamy. Z kolei partia B też się w czterech kwestiach z nią nie zgadzamy, a w czterech innych się zgadzamy. No i powstaje pytanie takie moralne, znaczy nasze wewnętrzne, z którą z tych partii ja powinienem się związać i którą z tych partii powinienem popierać. No i w przypadku Szwajcarów z żadną. Ty masz, bracie, głosować na to, na merytorycznie, na zagadnienia, a nie na partię. I to jest ta fundamentalna różnica. Poza tym to Szwajcarzy decydują o tym,
co oni chcą, a czego oni nie chcą. I teraz, jeżeli sprawa dotyczy ich bezpośrednio, ich gminy, no to sobie podejmują te decyzje na poziomie gminy. Jeżeli problem jest nieco bardziej ogólny, na przykład budowanie autostrad, tak? No to w tym momencie jest to problem federalny, czyli ogólnopaństwowy i dopiero wtedy te regulacje można przyjmować na poziomie właśnie ogólnym. Jeżeli zagadnienie dotyczy tematu ogólnego, no to podejmujemy tą decyzję na właśnie szczeblu ogólnym. A jeżeli to zagadnienie dotyczy gminy, to jest to absolutnie sprawa gminy i nikt tutaj się nie będzie do niczego mieszał. Także ja myślę, że jeżeli Polacy nie doprowadzą do wprowadzenia mechanizmów demokracji bezpośredniej, ja nie mówię, że dzisiaj mamy czy jutro wprowadzić nowy system, który będzie wzorowany na demokracji szwajcarskiej, oddolnej demokracji szwajcarskiej, natomiast myślę, że musimy zmienić trochę tutaj w naszych głowach, bo PRL do pewnego stopnia, znaczy oczywiście pan będzie się kłócił, że nie byliśmy suwerenami, zresztą ja też powiem, że nie byliśmy suwerenni jako naród, ale bo zależeliśmy od Związku Radzieckiego. No ale w tej chwili zależymy od Unii Europejskiej, ale również od rządzących. Te wszystkie procesy, o których ja mówię, one się odbywają na poziomach nawet gminnych. Warto właśnie to poznać, czyli wie pan, ja miałem taki wywiad właśnie z osobą z Wieliczki, która powiedziała taką rzecz, że burmistrz Wieliczki wydaje czasopismo, w którym 90% materiału jest poświęcone burmistrzowi. Natomiast wie pan, jaki raut, gdzie, na jakim raucie był, komu wzręczył, jakie odznaczenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludzie, społeczność Wieliczki wydaje za własne pieniądze taki biuletyn, w którym pisze o nieprawidłowościach tego, co się w gminie dzieje. No i proszę zauważyć, jaka śmieszna sytuacja, tak? Że ci ludzie, obywatele Wieliczki, muszą z własnych kieszeni wyłożyć pieniądze, żeby wydrukować te ulotki, bardzo treściwe. I to jest jedna strona A4 złożona na dwie. Ja nawet ją mam, to mogę panu pokazać, to jest taka tutaj sól w oku, nie wiem, czy to widać, tak, no coś tam widać, tam ginie, nie ginie. To jest kartka A4, o, coś takiego i już, i oni to wydają. I w tym czasie ich pieniądze wydaje burmistrz, który pisze o sobie, tak? No i dokładnie z takimi mechanizmami mamy również do czynienia na szczeblu gminy, województwa, czy też całego państwa, a również i federacji, czyli Unii Europejskiej. To są te same mechanizmy, one są zagnieżdżone. I teraz moja teza jest taka, że dotąd, dopóki źródłem praw nie będą obywatele, dotąd, dopóki obywatele nie będą decydowali o tym, co się dzieje u nich w gminie, u nich w województwie, u nich w kraju i u nich w federacji, na poszczególnych szczeblach, to dotąd my nie będziemy suwerenni. I tyle. To jest taka moja teza, z którą się oczywiście pan może nie zgodzić, albo może pan zgodzić się w całości, albo w części. Czy jak mamy ten postulat demokracji bezpośredniej pojawia się na polskiej scenie politycznej, choć nie spotyka się z większym zainteresowaniem. Polską scenę polityczną mamy taką podzieloną między partie polityczne, które funkcjonują, PiS, PO, Hołownię i także Konfederację. Czy któraś z tych partii jest partią, która dostrzega szkodliwość właśnie tych rozwiązań socjalistycznych, niszczących Polskę, który dostrzega potrzebę wprowadzenia demokracji bezpośredniej, czy może po prostu wszystkie te partie mają podobne podejście do życia? W kim pan może upatrywać nadzieję? W kim człowiek, który chciałby demokracji bezpośredniej, wolnego rynku, może upatrywać nadzieję? Więc no, sytuacja wygląda w ten sposób, rzeczywiście mamy te partie, one mają wpływ na media głównego nurtu,
Całe szczęście, że jeszcze nie na media narodowe, że ja na przykład potrafię, mam możliwość przez godzinę z panem rozmawiać na te tematy w zupełnie innej narracji niż by to tego oczekiwały media głównego nurtu. Także tutaj się cieszę. Oczywiście te partie, które pan wymienił pan cztery, czwarta jest Konfederacja, ona ma najmniejsze, że tak powiem, zasięgi, bo też nie jest pokazywana w mediach głównego nurtu, tam się raczej próbują od nich opędzić, jak tylko to jest możliwe. Oczywiście Konfederacja widzi te problemy, przy czym proszę pamiętać, że Konfederacja jest unią różnych ugrupowań politycznych i jedne bardziej widzą tą fundamentalną rolę wolnego rynku, inne mniej. To, co mnie martwi, bo o tych pierwszych trzech partiach ja w ogóle nie chcę mówić, bo one nas pchają do socjalizmu po prostu z turbo przyspieszeniem. Natomiast to, co mnie martwi w Konfederacji, to to, że w ich programie nie ma właśnie tych elementów demokracji bezpośredniej. Tak jak pan zauważył, ponieważ się o tym nie mówi w mediach głównego nurtu, to jest to temat mało popularny. Natomiast ja uważam, że jest to temat fundamentalny. No i teraz, gdzie ja upatruję możliwości? No wszędzie, gdzie tylko się da. Mianowicie mamy różnego rodzaju stowarzyszenia, ugrupowania. Mamy nawet chyba koło demokracji bezpośredniej założone przez posła Kukiza. Cokolwiek by nie wylewano na jego głowę i nie mówiono, kim on jest, no on promuje to, tak? W związku z tym w momencie, kiedy kiedyś mi zaproponował współpracę, ja na tą współpracę się zgodziłem, przy czym no, do niej tam za bardzo nie doszło. Natomiast z każdym, kto będzie promował ideę demokracji oddolnej, ja będę współpracował. Mamy antypartię, to jest partia, która powstała, która znowu nie ma dostępu nigdzie praktycznie. To jest partia, która jawnie głosi, ma w programie właśnie wprowadzenie tych elementów demokracji bezpośredniej, odpowiedzialności polityków i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, tu według mnie jest ten pies pogrzebany, że ci, którzy są u władzy, nie chcą dopuścić, żeby stosowano rozwiązania systemowe, żeby stosowano rozwiązania wolnorynkowe, czy właśnie demokracji oddolnej. Ja bym tutaj chciał jeszcze położyć taki bardzo mocny akcent na to, że demokracja bezpośrednia to nie jest to samo, co demokracja przedstawicielska. Ona ma inne mechanizmy, ona ma inne cechy, ona ma inną charakterystykę. To są, według mnie, to są dwa fundamentalnie różne systemy, które do zupełnie mają zupełnie inną dążność, tak? Czyli nie prowadzą w zupełnie innych kierunkach. To jest oczywiście taka moja teza. No cóż, kanał Pafere bardzo mocno promuje tą tezę demokracji bezpośredniej. My w tej chwili robimy cykl takich rozmów na temat właśnie, jak przebudować można by było Polskę z różnymi osobami. To są działacze społeczni z różnych okolic Polski. To jakoś tam się rozwija. No oczywiście my nie mamy takiego przełożenia, chociażby nawet jak mają media narodowe, no ale poruszamy te tematy. No i trzeba powiedzieć, że jakieś tam sukcesy są, bo o tym powoli zaczyna się mówić. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, Polska będzie wtedy suwerenna, kiedy obywatele będą produktywni, kiedy obywatele będą mądrzy, kiedy nie gadaniem i filozofowaniem, tylko będą mądrzy w produkowaniu rzeczy takich, których cała reszta świata nie jest w stanie wyprodukować. Bardzo mi się podobała ta przebitka w czasie naszej rozmowy, ale proszę zauważyć, ona jak zwykle odwoływała się do romantyzmu, do takiego serca Polaka, który oddaje serce Polsce. Ale tutaj trzeba oddawać ciężką pracę, po prostu. Słuchajcie, może media narodowe zrobiłyby właśnie taką przebitkę nowego typu. Pokazali przedsiębiorców, nie tych kompradorskich, którzy dorobili się na kontraktach z państwem, czyli są generalnie zależni od tego państwa, tylko właśnie przedsiębiorcach wolnorynkowych, którzy osiągnęli sukcesy. Są tacy, powymyślali różnego rodzaju rzeczy, są konstruktorzy, po prostu o takich ludziach według mnie trzeba mówić, o takich ludziach w ogóle się nie mówi w mediach publicznych, ani w ogóle, tak? Znaczy to jest rzadkość. I teraz, gdyby udało nam się lansować tą tezę, że Polska będzie silna wtedy, kiedy będą silni jej obywatele, silni w głowie, silni w bicepsach,
silni w kreowaniu nowych rzeczy, wymyślaniu i produkowaniu, no to myślę, to według mnie jest równoznaczne, to jest synonim silnego państwa i również państwa suwerennego, bo każdy obywatel powinien być człowiekiem wolnym, człowiekiem odpowiedzialnym za to, co robi, no i wtedy państwo będzie mocne i silne. Mówi pan o tym, że za mało się mówi, ja też się zgodzę, że za mało, że na przykład taką postacią, która powinna być przywoływana, jest Roman Rybarski, jeden z głównych ekonomistów Ruchu Narodowego, który był bardzo wolnorynkowy, a który w ogóle jest nieobecny w narracji prawicowej. I tu stąd moje pytanie. Co się stało, że dlaczego prawica nie osiągnęła, prawica wolnorynkowa w Polsce nie osiągnęła takiego statusu, jaki mogła, gdzieś ciągle błąka się w okolicach błędu statystycznego, progu wyborczego? Czy to nie był efekt zamierzony? Bo ja widziałem przez lata i bardzo mnie to irytowało, że na przykład nie odwołujemy się w propagandzie środowisk prawicowych do takich postaci jak Roman Rybarski, do myśli narodowo-demokratycznej, wolnorynkowej, do katolickiej nauki społecznej, która jest bardzo antysocjalistyczna, do tego, co mówił Felix Koneczny, krytykując biurokrację, fiskalizm, socjalizm. I wykorzeniało się tą tradycję, w ogóle ta tradycja polska, katolicka, wolnorynkowa nie była obecna w narracji środowisk prawicowych, ale za to promowano różne jakieś dziwne wynalazki, jakichś dziwnych libertarian z Ameryki, którzy nam by tu państwo likwidowali i gloryfikowali jakiś Związek Radziecki jak Rothbard, jakieś awiriandy, a przy okazji jeszcze do tego zamiast na przykład demokracji bezpośredniej to karmiono Polaków bredniami o potrzebie wprowadzenia monarchizmu. Czy to wszystko było zamierzone, czy to taki skutek jakiś splotu nieszczęśliwych okoliczności, jakiegoś przekleństwa starej cyganki na Polakach, że polska prawica nic nie osiągnęła i ciągle jest w jakimś takim dziwnym stanie? Ja odpowiem tak, to jest fizyka życia, to jest pewna grawitacja, to wie pan, grawitacja, czyli jakieś siły, które powodują, że coś się dzieje właśnie tak, jak się dzieje. Ja jestem, jak pan chyba wie, osobą, która jestem sercem, całym sercem, duchem, głową, mózgiem, ciałem oddany ideom wolności i odpowiedzialności człowieka, doskonaleniu się tego człowieka. Takim, wie pan, modelem dla mnie to jest oczywiście Leonardo da Vinci. Marzy mi się, żeby każdy Polak był Leonardo da Vinci i żeby znał swoje miejsce w całej tej układance i właśnie dzięki temu, żebyśmy stworzyli nie wiadomo jak wielki, mocny kraj. No, wielki nie, tylko mocny w obrębie tych właśnie granic, jakie mamy, a prawdopodobnie przyciągnęlibyśmy innych i oni by do nas jeszcze też się doklejali. Tak? Byłaby to taka federacja, unia i tak dalej, ale właśnie na tych bardzo dobrych fundamentach. Ja jeżdżę po świecie i właśnie uczę wielu ludzi, młodych ludzi, dwudziestolatków, i w Polsce, i w Europie, i nawet zdarza mi się, że pojechać gdzieś do bardzo egzotycznych krajów, żeby właśnie tam te moje wiadomości im mówić. I fizyka życia, na czym ona polega? Otóż mamy do czynienia z bardzo wolnościowymi młodymi ludźmi i ja daję im takie zadanie. Słuchaj, są wybory na prezydenta twojego kraju, przygotuj program, jak ty będziesz chciał przekonać ludzi, którzy mieszkają w małej wiosce. No i proszę sobie wyobrazić, że nikt nie mówi, słuchajcie ludzie, weźcie się do roboty, bądźmy mądrzejsi, stańmy się silniejsi i wtedy wszystkim nam będzie się żyło dobrze. Wszyscy, jak jeden mąż, mają program taki, jak mnie wybierzecie na prezydenta, to ja wam zapewnię darmową edukację, darmową służbę zdrowia i jeszcze 15 dni wakacji będziecie sobie mogli latać po całym kraju, po całym świecie. No i to niestety tak to jest, że o wiele łatwiej się buduje grupę, ja to tak nazywam, tak na zasadzie takiej mafijnej krwiożerczości. Słuchajcie, dołączcie do mnie, bo jak zdobędziemy władzę w tym kraju, to będziemy rządzącymi tym krajem i będziemy mogli stosować mechanizmy dojenia obywateli.
Tak jak robili to Krzyżacy, jak robili to komuniści, jak robią to w tej chwili rządzący, którzy działają w systemie demokracji przedstawicielskiej. Doją, no jak pan zauważy, ten, który produkuje pieniądze, ten pieniądz pusty, jego sekretarki dwa lata temu zarabiały 40 tysięcy złotych. Tak, no i już. No. A inni ludzie, którzy ciężko pracują, ciężko wiążą koniec z końcem, którzy wytwarzają potrzebne dobra, kontentują się pensją na wysokości, o wysokości 2, 3, 4 tysięcy. Tak, i z tego mają żyć. Także to jest według mnie bardzo trudno jest zogniskować ludzi wokół idei wolności i bycia odpowiedzialnym. O wiele łatwiej jest zogniskować ludzi wokół idei, mówcie co chcecie, byle tylko żebyśmy się dorwali do władzy, bo jak się dorwiemy do władzy, to będziemy korzystać z owoców tej władzy. No przypomnę słowa chyba nie świętej pamięci, gościa, który już zmarł, bardzo osoby znienawidzonej w PRL-u, takiego rzecznika rządu, Urbana, który mówił, władza się wykarmi, wy se tu możecie tam skakać, protestować i tak dalej, a my się wykarmimy. Oczywiście, bo władza ma siłę, dotąd dopóki struktury siłowe władzy się trzymają, to władza zawsze jest w lepszej pozycji. Także ja bym to nazwał fizyką życia. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy, pan i ja, osiągnąć to, o czym mówimy, no to musimy o tym mówić. To znaczy musimy o tym mówić, o tym, że człowiek jest suwerennym wtedy, kiedy sam potrafi na siebie zarobić, kiedy nie jest pracownikiem etatowym państwa, bo to państwo może go w każdej chwili z tej roboty wywalić, tylko wtedy, kiedy może sam na siebie zarobić, kiedy działa na wolnym rynku. I wolny rynek ma oczywiście wady i, znaczy, wie pan, pozytywy i negatywy. Jeżeli działasz na wolnym rynku, to zawsze możesz zmienić firmę, zawsze możesz pójść do kogoś innego, kto działa w twojej branży. Tak? Nie jesteś uwiązany do jednej firmy państwowej. Natomiast wolny rynek wymaga, żebyś był produktywny i żebyś dobrze pracował. Także to, a wie pana, to się ludziom nie podoba. Oni wolą, znowu, jeżeli pan, tak jak było z tym eksperymentem, przygotuj się do wyborów prezydenckich, no to teraz proszę zauważyć, jeżeli pracuje pan i powiedzmy wytwarza pan, nie wiem, 100 programów w ciągu miesiąca, i ktoś do pana przychodzi i mówi, wiesz co, no ty jesteś samodzielnym dziennikarzem, tu wytwarzasz tam 100 programów, my ci zapłacimy dwa razy więcej niż zarabiasz do tej pory, ty będziesz robił dla nas 50 programów miesięcznie, zgadzasz się? No i nie może pan odrzucić, tak? Nie odrzuci pan, bo to jest po prostu, no właśnie tak jak ja to nazywam, fizyka zjawiska. No i w ten sposób uruchamia pan tą smycz finansową, którą rządzący po prostu mogą nałożyć na każdego, kogo chcą, tak? Czyli mogą nawet w ten sposób przejąć jakieś media, które są popularne, ale które są, no, mówią im prawdę. Oczywiście taką cechą rządzących jest to, że oni się absolutnie boją krytyki. Czego nie boją się instytucje wolnorynkowe. Znaczy, no, jeżeli ja mam zbankrutować, a ktoś przychodzi i mi mówi, co ja mam lepiej zrobić, to ja taką osobę wysłucham. Tak? Czyli to są te mechanizmy, które powodują, że działając na wolnym rynku, przedsiębiorstwa starają się doskonalić, szukają metod doskonalenia i tak dalej, po to po prostu, żeby nie zbankrutować. W strukturze biurokratycznej, czyli zarządzanej od góry do dołu, gdzie właśnie wszystko jest płacone od góry do dołu, takich mechanizmów nie ma. No i o tym piszą różni ludzie typu Ludwig von Mises, można właśnie z tymi ich myślami się zapoznać w książkach, które między innymi wydaje Paferę. Panie Janie, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Janem Kubaniem, Fundacja Paferę, o potrzebie wolnego rynku demokracji bezpośredniej. Państwo niewątpliwie mogą do tych tematów wrócić. Jest kanał Paferę, są książki wydawane, strona internetowa, artykuły, więc można się, a poza tym pewnie można się też zaangażować w działalność fundacji. Panie Janie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli mogę pana poprosić o minutę na reklamę, tak, to wydałem niedawno książkę Co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien, także książka jest bardzo ciekawa, unikalna, nikt takiej książki nie napisał, bo właśnie ona omawia, jak się zachowują rządzący, jakie mechanizmy stosują
napisana prostym językiem, w związku z tym nadaje się jak najbardziej pod choinkę. Jest wydana w postaci audiobooka, w postaci elektronicznej i papierowej. Można ją kupić na przykład w księgarni Multibook. Ona jest, to jest taka najlepsza wolnorynkowa księgarnia, najmniej, że tak powiem, skuta kajdanami przepisów swoich wewnętrznych. Dziękuję bardzo za tą możliwość. Bardzo dziękujemy. Wczoraj właśnie rozmawialiśmy z Pawłem Tobołą z księgarni Multibooks, wydawnictwa Puffer, więc Państwo też mogą zobaczyć. Tutaj nasi goście wzajemnie się polecają, nie wiedząc o tym. Bardzo dziękuję.